Ciepło witam Państwa, zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. Proszę Państwa, już w najbliższy piątek, Kochanie wróciłem, tak nazywa się spektakl komediowy, na który chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do Świdnickiego Teatru w doborowej obsadzie, dużo dobrej zabawy. Ja myślę, że tak rozpocząć weekend to będzie dobry pomysł. Również w Świdnicy w Galerii Fotografii Miłosz Nosiadek poprowadzi trzydniowe warsztaty akwareli. Proszę Państwa, jest to pierwsza propozycja nowego cyklu spotkań dla dorosłych w Świdnicy, o czym ostatnio w wywiadzie mówiła Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury. Trzy dni, czyli piątek, sobota, niedziela, dorośli będą mogli uczyć się malowania akwarelą. To dosyć trudna technika, ale bardzo pozwalająca się skupić i bardzo dobrze relaksująca. Ja myślę, że to świetny pomysł, nowa propozycja, dlatego serdecznie Państwa zapraszam, ale już do kolejnych edycji, bo tutaj na najbliższe warsztaty miejsc już nie ma, ale proszę śledzić wydarzenia Ośrodka Kultury, bo na pewno takie się powtórzą. Trzecia symfonia Rachmaninowa i dyrygent Walery Woronin. To propozycja Wałbrzyskiej Filharmonii Sudeckiej, na którą serdecznie Państwa zapraszam w najbliższy piątek o godzinie 19:00. Piękny, mocny koncert. Serdecznie zapraszam do Wałbrzycha. Koncert gongów i mist tybetańskich to oferta Świebodzickiego Ośrodka Kultury, również w piątek o godzinie 18:00. Ja myślę, że te osoby, które chciałyby się wyciszyć, powędrować w głąb własnej duszy, to będzie bardzo dobre spotkanie. Serdecznie Państwa zapraszam do Świebodzic o godzinie 18:00 w najbliższy piątek. Truskawka to muzyczna impreza Świdnickiego Ośrodka Kultury, która grana jest od 1987 roku. Dobre wydarzenie muzyczne promujące świdnickich i okolicznych muzyków cieszy się już ogromnym powodzeniem. Dlatego ja myślę, że ma już swoje wierne grono zwolenników. Serdecznie Państwa zapraszam. 10 tenorów przynosi miłość do Polski. Tak zatytułowany jest koncert 10 tenorów polskich i ukraińskich, na które zaprasza tym razem Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Wiele znanych szlagierów, La Bamba, przeboje Denisa Russosa i innych znanych artystów, fragmenty filmowe, choćby z filmu Wabank. Serdecznie Państwa zapraszam na ten koncert do Dzierżoniowskiego. W niedzielę rozpoczniemy giełdą staroci w Świdnicy. Ja myślę, że to jest wydarzenie znane w całym kraju, dlatego zjeżdżają kolekcjonerzy, ale również poszukiwacze szczęścia do Świdnicy, do świdnickiego rynku. Od samego rana giełda będzie czekała na Państwa. A o godzinie 17:00 warto wybrać się na koncert do Teatru Polskiego do Wrocławia. Tam najlepsze przeboje Johanna Strausa. Myślę, że piękne wydarzenie, wiedeńskie walce i nie tylko. Serdecznie Państwa zapraszam do Wrocławia. Międzynarodowe Świdnickie Noce Jazzowe po raz 27. 5 marca rozpoczynamy tegoroczną edycję wielkim wejściem. Ja myślę, że wszyscy Państwo znają tą imprezę oraz jego pomysłodawcę Artura Janickiego. To on właśnie opowie nam o tym, co usłyszymy w tym roku i co usłyszymy na pierwszym koncercie 5 marca. 5 marca w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury o godzinie 19:00 Chris Jarrett, performer fortepianu, w kontekście głęboko muzycznym, no można powiedzieć człowiek orkiestra, ponieważ też pisze koncerty na gitarę i organy, jest też można powiedzieć mistrzem klasycznych organów, które są z reguły kojarzone z kościelnymi, no ale nie było kiedyś
innego wyjścia, więc mecenasami budowy organów z reguły były kościoły, więc siłą rzeczy jesteśmy do tego już zmuszeni, tak to określać. Ale tu nie chodzi o żadne zmuszanie, po prostu to był fakt. Proszę Państwa, Chris Jarrett, no cóż, imię i nazwisko mówi samo za siebie. Myślę, że nie podlega tutaj żadnej dyskusji obecność tego człowieka na tej imprezie, z obecności której tej osoby bardzo się oczywiście cieszę. Jest to dla mnie bardzo nobilitujące. Chris Jarrett w ubiegłym roku, w maju, przyjechał do Polski na specjalne zaproszenie Leszka Nożdżera. Zaproponował mu wspólny koncert i ten koncert wyszedł wspaniale na poznańskiej scenie. Już nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Wiem, że ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o performerów pianistyki. Chris Jarrett piątego w czwartek o godzinie 19 zaprezentuje nam swoją najnowszą płytę Tales of Our Times, czyli opowieści naszych czasów. Będzie to półtorej godzinny koncert. Będziemy mieli tutaj możliwość poznania nieprzeciętnych zdolności wirtuozerskich, bo w przeciwieństwie do brata Keitha Jarretta, Chris jest uznawany za wirtuoza tego instrumentu, więc będziemy mieli możliwość zobaczenia i posłuchania, jak się gra technicznie na instrumencie typu fortepian, prawda? Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest fortepian, oczywiście zapraszam, bo ile są jeszcze bilety na koncert Keitha Jarretta w imieniu swoim oraz Świdnickiego Ośrodka Kultury. A ja już się z Państwem żegnam. Życzę miłego weekendu, udanych imprez kulturalnych. Do zobaczenia za tydzień.